Cześć wszystkim, z tej strony FTV. Gramy sobie w The Sims 4. Jak widzicie, coś się tutaj zmieniło. Zrobiłem tutaj remont. Domu Johna. I myślę, że będzie czyst teraz ładniej. To sprzedaj kolekcjonerowi. Dobra, zobaczcie, jak tutaj teraz ma ładnie. Tylko ten kosz jest taki wielki, trochę tam nie pasuje, ale no. Albo zrobimy ten sam, co mieliśmy w poprzedniej serii. No, tak będzie najlepiej. Zrobić ten sam, co mieliśmy w poprzedniej serii. Tylko on jest dosyć drogi. Ale co tam? No. Co tam? Iha. No i ten też już możemy sprzedać. Tak. Tutaj. O, tutaj mogliśmy, dobra, też coś tam umieścić w tym ogródku. I co, Johnny już dużo ładniej maluje, kunftował trochę ten remont, ale myślę, że jest teraz ładnie. Patrzcie, tutaj możesz sobie obejrzeć to. Oczywiście nie wiem, czy to mnie sprzedam. No, sprzedam to. Możemy kupić sobie jakiś inny obraz. Może ten. Albo ten. Jakiś co będzie tu pasował. Ten nie był, ten już jest tu. Ten. A, ten to był. O, patrzcie, tu są jakieś takie o krajobrazu. Na ten syn na czerwono ich nie możemy. Moc nie stać. O, albo ten. Ten. Ten, ale jest za mały. Ten też jest dosyć... Nie wiem, kosztuje. No, ogólnie to niewiele. Ten, albo ten, może ten. Chociaż nie wiem. Ten. No nie wiem, który tutaj... No dobra. Aha, albo ten, bo... Jak umiem... Ten. Ja go gdzieś miałem tutaj nawet. Ale chyba już nie... A, tu mam. To dobra. Albo ten. Dobra, może nie kupujmy żadnego. W sumie już mamy tutaj te dzieła sztuki. Dobra. Albo ten sobie kupimy. No, ten. Chociaż nie. Go możemy sprzedać. Okej. Jest sprzedany. Głodny jest trochę nasz Johnny. Weź porcję. Dobra, i co zjedz? Jakość wspaniała, bez laktozy. Johnny Smile to wykonywał. Możesz tutaj zrobić zdjęcie swojego nowego domu. Patrzcie, tutaj taki telewizor ma. Dobra, sprzedajmy. Możesz tutaj znaleźć pracę, nie. Serwisy społecznościowe. Udostępnij zdjęcie może.
Wyślij na Instagram, wyślij na Instagram, wyślij na Instagram. To też może wyślij. Wyślij, wyślij. Pełną kolejkę działań. Dobra. No, ma nowych obserwujących. No, ma ich już dużo. Dobra. Zobaczymy jeszcze historię sąsiedzkie. Dobra. Dobra. Prowadziła się rodzina Caliente. Nie, wyprowadziła. Paulina z rodziny Gracz, jako niania. Z rodziny... Aha. Kontroler jakości, kurdejniki. Wyprowadziła się, nic się nie stało ciekawego. To wywalmy. Dobra. I co tutaj jeszcze... może by poszedł, zaprosił tutaj kogoś. A mnie ich tutaj ma, tych znajomych. No ale dobra. Otwórz profil. Dobra, nie. Cassandra, Jadwiga, John. Może Cassandrę. Zaproś do spędzenia czasu na tej parceli. Dobra, Cassandra Ćwir zaraz tu będzie. O, już właściwie jest. Zakaz z tym pozornym. O, co ty robisz? Przyjazne, omawiaj estetykę. Dyskutuj o strategii gry. Zabawne. Opowiedz śmieszną historię. Dobra. Zapasz dżbanku, może parujący żeńszeń. Dobra. On jest zawstydzony. Skupiony jest. A. Czarna smoła? On miał być parujący żeńszeń. Oprócz... Albo tam chyba będzie teraz. Wypij coś. No, dobra. Co to jest? Zaczekaj. Czarna smoła, nie. Sprzątnij. Nie pij tego. Czemu czarną smołę? Dałem parujący żeńszeń. Opróżnij to. No. Zaparz z banku parujący żeńszeń, żeby był flirciarski. O.
Dobra. Oni sobie tu gadają. O, jest teraz flirciarski. Możesz ucałować dłonie. Aha, on musi do toalety. Tutaj telewizję ogląda. Może zaproś na randkę. I gdzie? Może do parku, albo muzeum, albo do eleganckiego klubu. Do eleganckiego klubu. Usiądź i porozmawiaj ze sobą. Usiądź i porozmawiaj. Usiądź się razem. Tutaj mamy cele. On przez 2 godziny będzie flirciarski. Niech Simowie... Oj. Trudne są te cele, trzeba przyznać. Co tu mamy? Flirtuj ze swoją sympatią, będąc w nastroju do flirtów. Okej. Okay. Flirtuj. I cel główny, wykonuj interakcję ze swoją sympatią. Pocałuj swoją sympatię z pasją. Musimy to tutaj wykonywać. Pocałuj. Dobra. Dobra, zrobiliśmy to. Ale to się nie zaliczyło. Co to było? Może by to miało być pocałuj z pasją. Ale nie, nie ma takiej opcji. Czy jest? Nie. No dobra, no to dobra, to nie. No rozbawieni by musieli być. Ona jest flirciarska. No to... No raczej nie będą rozbawieni. Nie wiem, czy to się uda tutaj. Może ten cel główny. Co tutaj? Pochwal wygląd. Wyjaw zauroczenie. Dobra, możemy coś tu zamówić. Zamów drinka, poproś o chipsy. Zamów drinka. Dla grupy. Sok z lodem, sok Amora. Eliksir miłości nawet jest. To może to? Eliksir miłości. Nie, spięty jest. Wypij. Jabin?
7A? Sterka Jabe? Skiba Fadul? It's a bar de plum? Brisham? Dolphus? Kedah? Jabin? No dobra, pij to. O. Flirciarski. Jeszcze może napij się wody. Dobra, rozmawia tutaj. Może pójdą gdzieś indziej, może tu. Usiądź razem. Oj, Johnowi się chce spać. No, zaraz się skończy. Szybko, musimy jeszcze dwie interakcje wykonać. O, jest. No i chcę ten pocałunek. Patrz, jest dwa razy pocałuj. Nie wiem. Która to ma być? No nie wiem. Chcę, żeby to się udało. Ta randka. To dajmy to. Czy się to zaliczy? Nie. Dajmy to drugie. O! Medal brązowy. To była randka. Być może nie najbardziej udana randka w historii, ale jednak randka. W wyposażeniu rodziny twojego Sima znajdziesz nagrodę pocieszenia. Książkę. Nagrodę pocieszenia. To tam. Zabawa jest. No tylko ciekawe jestem, które to. To nie. To może. Nie, to jest praca domowa. W wyposażeniu rodziny. A to jest chyba będzie gdzieś indziej. W wyposażeniu rodziny. No i to może. Będzie tam w tym chyba trybie budowania. No zaczekajcie. Jest książka. Jaki tytuł? Charyzma, część 1. Dyplomacja dla opornych. No dobra. No to idź spać. Idź spać. Nie wiem, on to chyba powinien przeczytać. Bierze prysznic, śpi, a nie bierz prysznic. Do szkoły musi za 4 godziny. Ojej. Może powinien to przeczytać, ale on się może uczyć charyzmy przed lustrem. No. Śpi. Poczta doręczona. Spóźniony już jest. Wstawaj. Nie, mam nadzieję, że tam się wysika i zje. O, tak. Wysikał się. Ale nie zje. Nie je i nie może. Nie bawi się. O, dzwoni telefon. Dyrektor, odebrać. No ale co, poszedł w końcu do tej szkoły. Spóźnił się, ale poszedł. O, tu jest. Dyrektor. O, to pilo was już. O nie. Co? Pogorszenie ocen. Oj, niedobrze, widzowie. Niedobrze.
graj w grę udział może w turnieju. No, chciałbym, żeby coś wygrał, ale no. Całkiem słabo sobie radzi w szkole, no nie fajnie. Graj w grę. Niesamowity sport. Nie fajnie, no. Albo powinien może przeczytać tą charyzmę dla opornych. Przeczytaj dyplomację dla opornych. I mu się teraz uzupełnia zabawa. No jakoś tam się uzupełnia. O ja. Znudzony jest. Przy niskim poziomie umiejętności czytania książki. A jakie on ma umiejętności i charyzmy? Szóste, to jest niskie? Patrzcie, czyta tą książkę, ale mu to w ogóle w górę nie idzie. To kończmy czytać. I odrób zadanie domowe, bo tutaj będzie problem, jak nie odrobi. Bo oceny, tutaj grozi mu pogorszenie ocen, a wtedy już będzie dwójkowym uczniem. To nie za dobrze by było. Znudzony jest. Ukończył to. Odrobił dzisiejszą pracę domową. No. Może mu się poprawią te oceny. Może jeszcze odrób zaległe lekcje. Zrób to, zaległe lekcje. Chociaż on nie za bardzo je odrabiał. Do tych zaległych lekcji pewnie jest tyle, że to... Wiecie. Że to on tego nie odrobi nigdy. Jeszcze musi się wykąpać i wyspać. Dobra, jak odrobi zaległe lekcje, to weź prysznic. Swoją dzisiejszą zaległą pracę domową. O, już nie ma zaległych chyba lekcji. Patrzcie. No, to fajnie. Dobra, i spać! Śpi. O nie, pęcherz. Skorzystaj. I śpi dalej. To albo dobra, może nie opróżni. No, potem to zrobi. No znowu musisz iść do szkoły, a on zasypia. Spóźnij do szkoły, włączyła prąd. No i fajnie. No musisz zapłacić. Opłać rachunki. Nie ma kaski. Dobra. O, idzie mu do... Idzie mu, bo odrobił te lekcje. Znowu jest spięty. O, dzwoni telefon, dyrektor. O ja. No ale co, odrobił lekcję, a ma ocenę w porządku? Się tam się nie poprawiła. Stresujący dzień w szkole. Nie ma znaczenia, jak długo się uczysz. Trudny test jest zawsze stresujący. No to prawda. Czytaj może... To. Zabawa mu tam rośnie. I namaluj obraz realistyczny, mały. Ostatnio ich tyle malował, to teraz
Powinien sobie chyba trochę odpocząć. No nie wiem czemu to ja. No nie, nie chcę, żebym był dwójkowym uczniem, no. Chciałem zrobić, żeby trójkowy, a potem, żeby do szóstkowego poszedł. Żeby się poprawił. Sprzedaj kolekcjonerowi, okej. I teraz chyba ma pieniądze na opłacenie rachunków, tak. Dobra. No i te lekcje. Odrabiaj. Odrabiaj tam te lekcje. No. Praca domowa, tak. Odrabiaj. Gotuj nie. Wynajmij usługi. Może jedzenie w mix, co powinien sobie zamówić? Spaghetti i może smażonego okonia. O nie, odrób zaległe lekcje. Ile on tego ma? Tych zaległych. Dobra, to zaraz do nas dotrze. Nie wiem, czy powinien je odrabiać, czy... Może nie, no. To opróżni. O, jest tutaj. Nikomu nie było, więc okej. Schowaj do wyposażenia. I... Rozpakuj tamtą torbę i zjedz może spaghetti. Dobra. I no nie wiem, czy powinien odrobić te zaległe lekcje. No może tak. Ale no to tam nie wiem. Komediowe. O, może zbiórkę charytatywną. Albo tak będziemy mieli więcej pieniędzy. I może w turnieju by wziął udział. Rodzina. Wyjedź na urlop. To może w następnym odcinku. Sieć. Programuj. Programuj może. Hakowanie. Napisz wtyczkę. On tam chyba coś miał zaczęte. Programuj. Może. Programuj. Modyfikuj grę. Albo wiecie co, nie. Niech ćwiczy. Albo. Powinien właściwie już iść spać. Dobra, jest. Za chwilę do szkoły. Zapraszam mnie z banku. Czarna smoła. O nie. Poszedł do szkoły. Jak tam ta ocena nauki? W porządku. Idzie do góry. No. Bo odrobił tą pracę domową. O, przeciętna.
No, to już nie jest tak źle. Już po szkole radzi sobie nie najlepiej. Radzi sobie całkiem słabo. No dobra. Weź pomyśl. Znaczy, nie, bo no. Weź prysznic. I poprogramuj. Tutaj hakowanie. Ćwicz może. No to albo jednak sobie pogra. Pogra sobie w Bibilok. Simowi na zawsze. A jak skończy grać, to zacznie programować albo ćwiczyć. Właściwie to musiałby malować, nie programować. Bo zamalowanie jest więcej. No ale wiecie. Zamalowanie, on już ma 10 poziom właśnie. Zamalowanie. Malowanie. Chociaż potem planuję, bo on ostatnio namalował bardzo dużo tych obrazów. Zrobić mu taką przerwę od malowania. Ale to może na tych wakacjach. Co sobie pojedzie? Nie wiem. No, zrobimy może przerwę od malowania i będzie zarabiał jakieś programowanie ten. To będzie takie trochę utrudnienie. No, chociaż. No dobra. Nie! Zepsuty, napraw. Zatrudnij złotą rączkę. Zepsuło się. No nie fajnie, otwórz lodówkę i wyjdź i zjedz to. O, ktoś tutaj już to naprawia. Oj, nie starczyło nam. Sieć, programuj. Hakowanie. Aha, i ustawiłem mu tutaj. To, żeby tam oświetlenie mu ułatwiało. Możemy ustawić to. Pomaga Simon programowania, gry wideo. Albo wiecie co, tego nie. No. Chociaż może. Coś moglibyśmy tu jednak ustawić. Centrum badawcze. Właśnie, nauki kosmiczne mogłyby tutaj zatem zgłębiać. Planowanie budowania, akustyka, muzyków, to nie. Dobra, może tego nie. Która jest... No dobra, programuj, ćwicz. Ćwicz tamte programowanie, jak to idzie. Który program... Który... No, 69%. I śpi, odpręż się, usiąść. Ulepszać najdłużko można? To nie wiedziałem. I śpi. O, wpisać wirusy, hakować oceny szkolne. Ej, to mi się przyda. Programowanie. No już nie ćwicz. I może hakować oceny szkolne. No, no. To mi się podoba. Hakowanie ocen szkolnych. Skorzystaj z łazienki. No i idzie do szkoły. No znowu mu w dół idzie, bo chyba nie wiem, czy odrobił lekcję. Chyba nie. Znowu zapomniał. Dobra, ulepszanie było to. No ale dobra, to może nie.
Otwórz notatnik. Co tu będzie w notatniku? Złota rybka. Może jak będzie na wakacjach, chcę połowić. Ale dobra, ja już kończę, to się tak popatrzę.